Witam Cię serdecznie. Dziś chciałabym Cię zaprosić do strony Inkrus, ponieważ dzisiaj mi się kończy dzisiaj jest miesiąc, jak jestem zapisana do tego klubu i chciałabym Ci pokazać przy okazji, jak wygląda właśnie platforma od środka. Jeśli będziesz chciał się zarejestrować, to nic prostszego jak tylko John i tu będziesz miał moje imię, nazwisko. W jaki sposób się możesz ze mną skontaktować. Tu wpisujesz imię, nazwisko, adres mailowy, powtórzysz adres mailowy, hasło, powtórzysz hasło. Tu wpisujesz adres, numer telefonu, z którego państwa jesteś, czy w Polsce, czy z Anglii. I tu wpisujesz numer swój telefonu, kobieta czy mężczyzna. No i oczywiście to nie może być puste pola, muszą być wszystkie wypełnione, żeby przejść do następnej strony i potwierdzić adresem mailowym swoją rejestrację i przejdziesz do platformy głównej. Ja już jestem zarejestrowana, więc po prostu się zaloguję. I tu jak widać automatycznie mnie przeprowadza na stronę. I co tutaj się na samym początku wyświetla. Na samym początku widać, ile dni jest do końca miesiąca. Tu masz w pierwszej rubryce, ile masz partnerów. Tu masz jeden z trzech, bo jeśli trzy osoby już będziesz miał w swoim teamie, czyli zaproszone osoby z grona swoich znajomych, to już dostaniesz bonus $100 plus do swojej rezerwacji rejsów. Jeśli będziesz miał tutaj 5 członków, to będziesz już miał darmowe członkostwo w tym klubie. Tu potem pisze, ile masz partnerów. Możesz zobaczyć, ile masz na balansie, jeśli będziesz już zarabiał. Tu jest twoje konto, ile masz dolar kruzów, czyli w wysokości $200. Pomimo, że płacę tylko i wyłącznie $100 miesięcznie, tak zapłaciłam 15 marca. 17 marca zapłaciłam $100 jako członkostwo. W tym momencie dostałam $200 plus na rezerwację rejsów. No i tu jest 87 dni do eventu i tu jest pokazane właśnie każdy miesiącu, jakie są spotkania, gdzie można po prostu wysłuchać samego przedstawiciela, dyrektora tego klubu. I jeszcze tutaj dalej. O, tu potem są ranki. W jakiej rance, ale przejdziemy do jeszcze tu dalej. No potem wszystko wyświetla ci się, jaki masz status, ile partnerów. No to już potem się wyświetli, jeśli będzie cokolwiek, to na pewno pokażę Ci dalej, co jest. Więc przejdźmy do pierwszej sesji, czyli do Cruz, czyli do Krusa, tam gdzie się będzie rejsy wycieczkowe bukować. I tu powiedzmy wejdę sobie na stronę, która tutaj właśnie pisze, skąd wypływa. Z Niemiec, z Miami, z Włoch, tu jest Bostonu, tu jest też Floryda, Wenecja, tu jest Italii, Miami, a potem można wejść do Global, która weszła od 1 kwietnia, to jest ta strona nowa i tu mamy właśnie 5500 ofert Global na cały świat. I tu sobie wybierasz, czy byś chciał, czy do Meksyku, Hawaje, czy po Bałtyku. Ja powiedzmy chcę po Bałtyku, bo na razie jestem pierwszy rok, dlatego bym chciała na razie spróbować, jak to zobaczyć, jak to wygląda w ogóle te wakacje na morzu, ponieważ nigdy nie byłam, ale jestem naprawdę ciekawa, jak właśnie wyglądają takie wakacje na morzu i jest bardzo dużo właśnie z Niemiec, z Kol, wypływanie z Amsterdamu i Sztokholm. Także, żeby sobie ułatwić na przykład to
Można sobie tutaj lokalizację wybrać, skąd chcemy wypływać, czy z Londynu, czy powiedzmy tak, tutaj by nam się wyświetliło, bo z Polski to jest najbliżej właśnie albo Hamburg, albo Kohl, powiedzmy z Hamburga. No i tutaj mamy właśnie rejsy różne, które wypływają z Hamburga na 11 nocy, na 14 nocy, na 12, a żeby sobie znowu to, nawet na 2 noce, i to już jest kwestia 340 dolarów. Oczywiście wszystko płacimy w dolar cruzach, także nie ma problemu, że trzeba to wszystko, każdy rejs płacić. I powiedzmy sobie od 3 do 5 nocy, powiedzmy w ten sposób, no to nam wyskakuje 1 na 4. Jeśli zrobimy od 6 do 9 nocy, no to już będzie więcej. Także jest z czego wybierać, jak widać. Dłuższe, krótsze noce. No i tu mamy, tu się wyświetli, jeszcze kilka sobie zaznaczymy ofert. Ja właśnie chcę tutaj sobie popłynąć. Tak już sobie tutaj zaznaczyłam, że właśnie ten rejs mi się podoba, bo on jest aż do Rosji, płynie z Niemiec, potem pływa do Kopenhagi, potem Sztokholm, Petersburg, Rosja i z powrotem do Kohl. Także na 7 nocy i zwiedzam teoretycznie raz, dwa, trzy, Estonia nawet jest, trzy, cztery, cztery miasta przy jednym rejsie. Także jest fantastycznie, bo za jednym razem można zwiedzić kilka miast. Dobrze, teraz mamy następną taką platformę i tu jest bardzo fajnie uproszczone, że możesz sobie po prostu ściągnąć swoje kontakty z poczty. Tak, tu jest, możesz wpisać sobie indywidualnie. Ja już ściągnęłam, dlatego bo tu mamy import z Google, Haju, skąd chcesz, ściąga sobie kontakty ze swojej poczty. Ja tu już mam ściągnięte. Można automatycznie wysłać. Powiedzmy, tutaj sobie chcę wysłać, albo do kogoś innego, powiedzmy. O, tu mam taką jedną osobę. I tu automatycznie wpisuję jej imię, wszystko, adres mailowy. Oczywiście są tylko dwa języki, angielski lub hiszpański. I wysyłamy jako partner. Robimy sobie ewentualnie podgląd. O, i to tak wygląda. Takie zaproszenie, że ty ją zapraszasz właśnie na taki rejs, że jest taki klub i ty chcesz, żeby ona również uczestniczyła w tym klubie, że chciałbyś z nią pojechać. I wysyłasz właśnie takiego maila i robisz set i już poszło. Także to jest bardzo fajna opcja, tak zwany autoresponder. Nie musisz po prostu i nie idzie to do spamu, tylko normalnie. Także jest bardzo fajna opcja. Mamy właśnie import, jak masz zapisany w plikach adres mailowy. Tak samo można zaprosić do kontaktów w inny sposób przez Facebooka. Momencik, jeszcze zobaczymy, to nie tak było. No, to też nie tak. Kontakty. I powiedzmy, tu mamy import, eksport. I tu mamy. Kto już się zapisał. Tu mamy skrzynkę swoją mailową. Kalendarz. Tu mamy rangi wypisane. Jakie są, ile można zarobić, jeśli będziesz chciał być partnerem tego klubu. To tu są wszystkie rangi wypisane. No ja jeszcze nie mam, także nic nie mam. Ale tu jest właśnie pokazane, w jaki sposób możesz zapraszać. Są tu różne szkolenia, także bardzo fajnie, każdy może sobie
wysłuchać, jeśli umiem po angielsku akurat, to jest dla partnerów. Tak samo szkolenia. Tu potem mamy jeszcze, tu mamy swoje reflinki dla tylko członków, żeby był członkiem partnerem, członkiem klubu albo członkiem i partnerem w języku angielskim, oczywiście tu mamy w języku włoskim i ruskim. Potem tu dostajemy kartę swoją biznesową, apkę na telefon, można sobie ściągnąć. Potem mamy ustawienia, czyli twój profil, żeby był cały. No tu masz oczywiście napisane, jaką masz rangę, kto jest twoim sponsorem. Tu masz demonstrację, że możesz zaciemnić, abyś nie chciał komuś pokazać, o ino w ten sposób. Także jest bardzo też fajnie. Tu możesz, jeśli jesteś partnerem i chcesz zrezygnować i być tylko członkiem, no to kancel rezygnuje z partnerstwa, nie promujesz nikomu i zostajesz tylko członkiem. A jak nie chcesz zostać członkiem, tylko partnerem, tylko chcesz promować, no to robisz kancel i jesteś tylko i wyłącznie partnerem i nie płacisz tej miesięcznej składki $100. I tu jak widać mam $200 plus na balansie, ale do wykorzystania mam $120, ponieważ przez pierwszy rok mogę zużyć 60% tylko swoich dolar plus, ale pozostała część odkłada się na następny rok, czyli jak w tym momencie jak ja mam $200, 120 z tej kupki mogę sobie zapłacić za rejs, a $80 odkłada mi się, odłoży mi się na balansie i dołożone będzie do następnej płatności. Także to jest w ten sposób, ale w drugim roku już mogę wykorzystać 70%, czyli od 13 miesiąca do 24 miesiąca. Jak będę w klubie, to już 70% mogę zapłacić za rejs z tymi dolar plusami, czyli w tym wypadku będzie by było 140, ja bym miała tu tylko 200, to bym miała 140, a 60 by się odkładało do balansu do następnej płatności. Ale natomiast w trzecim roku, czyli mamy od 25 miesiąca do 36 płacenia członkostwa, możemy zapłacić 80% tego, co mamy na balansie. Czyli jak co roku nam się odkłada z tej rezerwacji, tak, tutaj mi zostanie $80 do następnej rezerwacji, to w tym momencie będę miała o te $80 więcej do następnej rezerwacji za rejs. I tu już mamy następne, już płacimy 90%, jeśli jestem członkiem od 37 miesięcy do 48 miesięcy. W tym momencie płacę 90% już za rejsy, czyli 10% tylko wartości rejsu płacę z kieszeni, resztę pokrywa mi się właśnie z członkostwa i tych darmowych dolar plus. Ale jeśli już będę w 49 miesiącu zapłacę swoje członkostwo. W tym momencie całe 100%, jakie mi się uzbiera na balansie, mogę wykorzystać do zapłacenia za rejs. Czyli w tym momencie już nic więcej z kieszeni nie wykładam, tylko to, co mi się na balansie uzbiera, to będę miała właśnie na zapłacenie rejsu. Ale jest jeszcze inna opcja, że aktywni członkowie, którzy osiągną rangę zarządzania marketingiem lub ponad lub więcej, czyli tam potem menadżer i tak dalej, tam starszy. W każdym razie w tym momencie mają członkostwo free, lub mają członkostwo free, a członkostwo free się otrzymuje, kiedy masz 5 partnerów, 5 osób, które zapiszesz ze swojego linku referencyjnego. W tym momencie masz darmową
już nie płacić tych 100 dolarów, ale te 200 dolarów plus nadal będziesz dostawał na swój balans do wykorzystania na rezerwację rejsów. I będzie to członkostwo przez 4 miesiące aktywne. W tym momencie możesz wykorzystać całe swoje 100 dolarów plus w każdym rejsie. Czyli nawet to może być w pierwszym roku. Ten czas nie płacisz 60%, tylko płacisz sam wszystkimi dolarkusami, jakieś uzbierać się na balansie i płyniesz za uzbierane pieniądze, które będziesz miał na balansie. I tutaj właśnie jest jeszcze do tego całe pisemko, które możesz sobie przeczytać, przetłumaczyć, bardzo ciekawe, także no, trzeba się zaznajomić z takimi różnymi tam pisemkami. Dobrze, czyli już wiemy. Płacę 100 dolarów w pierwszy miesiąc członkostwa, otrzymuję 200 dolarów na rejs. Z tego 60% odkładać się na balans, na twój rejs, który sobie zamówisz. I w tym wypadku, tak jak ja teraz zapłacę 100 dolarów, będę miała 460% z tego, czyli będę miała 240 już na balansie do wykorzystania na swój rejs. Tu oczywiście jest numer mojego kod, który muszę użyć do rezerwacji i w tym momencie będzie pokrywany właśnie tym balansem. Więc przejdziemy tu dalej. I tu co mamy? Tu piszę, kiedy się zapisałam, ale zapłaciłam 17. I tu mamy. Tego sobie nie za bardzo tłumaczę. Jesteś. No, jeśli będziesz, to może od początku tak zrobię. O, niech będzie od początku. Jeśli będę aktywnym, no jestem aktywnym członkiem, powołując się na trzech bezpośrednich członków. Trzech, potem pięciu masz darmowy kruz i 100 dolarów dostajesz. Już nie płacisz tych 100 dolarów, ale kruzy nadal otrzymujesz. I tu jest cały ten plan, jak to wygląda. Jeszcze mam go nieprzetłumaczony do końca, dlatego jeszcze nie przedstawiłam tego planu, ale już niedługo zobaczysz. No i tak jak tu wszystko piszę, tu jeszcze nic nie mam. I tu piszę, że do końca miesiąca zostało mi 28 dni. I teraz jeszcze jest taka opcja też. No, tu zostanie, ile czasu pozostało do odblokowania Travel Rails. Czyli za 28 dni znowu będzie mi naliczony dodatkowy właśnie te dolar plus na rezerwację Rails. I tu też pisze, ile członków partnerów musisz odblokować, żeby dostać tu na przykład 50%. Jeśli 7 partnerów będę miała, to 50% firma mi zapłaci, a 50% ja sobie zapłacę za rejs. Ale jeśli już będę miała 14, w tym momencie firma mi płaci za cały rejs na dwie osoby, obojętnie w którym dniu. Także to też jest bardzo fajnie, firma wynagradza swoich partnerów, że właśnie w ten sposób, że jeśli ma tylko 7 osób, to 50% firma płaci, a jeśli 14, to za darmo po prostu płyniesz w rejs. I o, tu jest jeszcze też bardzo fajne, jeśli będziesz miał 11 punktów, punkty to jest za każdego. Za każdą osobę, którą zapiszesz do swojego teamu, w tym momencie dostaniesz bilet na event, który jest w październiku i będą tam największe sławy, najwięksi mówcy. I tu pisze November 16 do 18 w Las Vegas. Więc translator będzie tylko Hiszpanii French. Po hiszpańsku i po francusku, i jak widać, osoby bardzo znane będą na tym evencie i więcej. No, warto by było by uczestniczyć w takim właśnie
evencie, ale to też jeszcze przetłumaczę w najbliższym czasie i też przedstawię właśnie taki event, że ta firma będzie prezentowała w Las Vegas. Co my tu jeszcze mamy? No oczywiście jak będę miała te punkty, w tym momencie tutaj odblokuję mi się, na razie nie mam nic, bo nie mam żadnych punktów. No i tu teraz przejdziemy do portfela. Nie ma nic, jeśli bym coś zarabiała, to w tym momencie tu by mi się wyświetliło. I tu jak widać 15, żebym się zarejestrowała. I teraz przejdę do płatności. Mogę zapłacić jako członek i partner oczywiście. Teraz jako członek tylko płacę $100 jednorazowo, albo mogę zapłacić tą opcją i będzie mi automatycznie co miesiąc pobierać te $100 z konta i nie będę musiała pamiętać o tym, że muszę zapłacić za swoje członkostwo, ponieważ ja chcę być tym członkiem tego klubu, a tylko dlatego, że bardzo bym chciała zobaczyć i przeżyć właśnie wakacje na statku i móc opowiedzieć, jak to wszystko wygląda, czy to jest fajne takie wakacje, czy nie, czy to no, jednorazowo sobie popłynę i stwierdzę, że już więcej nie chcę na statek wejść, a może właśnie będę dalej uczestniczyć. Nie mogę powiedzieć dzisiaj, że będę na pewno z tym członkiem cały czas, czy tylko będzie to mój pierwszy rys, ale z tego co widzę, jak wszyscy na filmikach, gdzie osoby, które już pływały statkiem i pokazują, jakie życie właśnie jest na statku, na takim rejsie, to przypuszczam, że na pewno nie zrezygnuję z takich wakacji właśnie na morzu. Ale do tego czasu muszę jeszcze poczekać, żebym sama mogła powiedzieć, czy to, co widziałam, potwierdza się i będę chciała być dalej członkiem. Dlatego każdą osobę, która nigdy jeszcze nie była na morzu, nie przeżyła właśnie takiego rejsu, nie była na takich wakacjach, proponuję się po prostu zapisać i za pół ceny popłynąć taki rejs. No i tu mi właśnie pisze, że muszę zapłacić te $100. Oczywiście płaci się kartą kredytową. I tu pisze, że cyklicznie co miesiąc mi będą pobierać opłaty w wysokości $100, więc przechodzę do procesu płatniczego. Ponieważ ja tu muszę wpisać numer karty miesiąc ten, to w tym momencie zatrzymię kamerkę i za chwilę się, jak to wszystko tutaj uzupełnię i nacisnę płatność, w tym momencie się pokaże dalej, co się stało. No, jak widać, płatność została zrobiona. Tu mi się teraz właśnie łączy z moim bankiem. Czyli muszę. O, przyszło potwierdzić, że muszę potwierdzić, że chcę zapłacić. Przyszło mi po prostu wiadomość, że została autoryzacja płatnością kartą. I to już tutaj mam zapisane, mogę zrezygnować, usunąć, ale nic nie będę rezygnowała, nic nie będę usuwała. I także już nie muszę właśnie myśleć, mogę zrobić sobie podgląd ewentualnie, że jest w oczekiwaniu zapłacony. Czyli każdą swoją płatność może sprawdzić, kiedy było zapłacone, 16, 15 rejestracja była, nie, 15 april, kwiecień. No a dzisiaj mamy 16, zapłaciłam i wszystko jest w porządku. Także jak widzisz, platforma jest bardzo fajna, przejrzysta, nie trzeba zakładać żadnych dodatkowych pocztów, żeby po prostu można było wysyłać maile, czy kupować jakieś narzędzia mailingowe. Wszystko jest tutaj na miejscu. Wystarczy po prostu sobie pochodzić po platformie, sprawdzić tak jak jest. I tu jak widać,
jak napiszę rush, to nawet mogę przez Facebooka każdemu moim znajomemu na przykład napisać, żeby został moim, na przykład napisać do kogo na przykład, no powiedzmy, do Joli napiszę może, albo do Urszuli, o, moja przyjaciółka. No i w ten czas napiszę sobie, zapraszam cię do skorzystania z oferty in Cruises. Do popłynięcia ze mną w rejs. Do płynięcia ze mną w rejs. No i to wszystko po prostu. I wysyłam do niej takie zaproszenie. Czyli jest bardzo fajna opcja. I tak ja w żadnym programie nie spotkałam się z taką właśnie opcją. I tu można tak samo, już nawet napisane, że jest wysłane do kogo. Także widać, że jest bardzo fajne. Wszędzie tu jest fajnie to zorganizowane. Tak, tu mówię, tu mailem możesz wysyłać ile chcesz w ciągu jednego dnia. 1000 maili możesz wysłać. Tu właśnie widać, kto odebrał i kto jest zainteresowany. No, a tu wysyłasz swoim znajomym. Także bardzo fajna opcja. Nie trzeba ściągać żadnych programów, kupować dodatkowych jakichś autoresponderów czy coś, żeby tą platformę promować. Także zapraszam cię jeszcze raz do tego klubu. Jeśli w życiu nie pływałeś statkiem, o, tu nawet mi już pokazało, że mam 400 i już mam na balansie, widzicie? Już mam na balansie $240, które mogę wykorzystać do rezerwacji rejsu. Czyli jeszcze dwa razy zapłacę i będę miała $480. W tym momencie już elegancko można sobie zakupić rejs niedaleki. A nawet jeszcze można poczekać, aż powiedzmy się uzbiera cała opcja, żeby można zapłacić. Czyli w lipcu, w sierpniu już można spokojnie całą kwotą zapłacić sobie za taki rejs czterodniowy nawet. Już by można było. Dlatego tak widać, 240 mam na balansie, a 400 znaczy się do rezerwacji, a 400 mam na balansie, czyli $160 plus mi zostanie po realizacji tego, jak wypłacę całe te pieniądze, to w tym momencie tu będzie na balansie o tyle mniej. Bo jeśli to wykorzystam, to tu mi zostanie 160. Czyli znowu kolejne pieniądze będę miała na następny rejs, a w przyszłym roku, jak już rok mi minie, to będę miała o tyle więcej pieniędzy do wykorzystania, bo już będę mogła 80%, 70% wykorzystać właśnie na rezerwację rejsów. Czyli im dłużej będę w klubie, tym więcej pieniędzy będę miała na rezerwację kolejnych rejsów, czyli jak w 49 miesiącu zapłacę kolejne członkostwo, w tym momencie całe 100%, jakie tu będę miała na balansie, będę mogła wykorzystać na rejs. W tym momencie, no nie wiem, czy będę musiała zaglądać na ceny, czy będę mogła już zaglądać tylko i wyłącznie tam, gdzie będę chciała płynąć. Bo będę miał już tyle tych dolar plus po 3 latach, po 4, że już nie będę musiała zaglądać na cenę, żeby się zmieściła, jeśli nie będę chciała po prostu dodać ze swojej kieszeni, czy po prostu zmieszczę się
Czy po prostu pojadę w tym momencie tam, gdzie ja chcę, bo będę miała tyle tych Dollar Cruise, że każda oferta, jaka będzie właśnie tutaj, to będę mogła wykorzystać na tylko i wyłącznie właśnie na zwiedzanie tam, gdzie ja bym chciała. Czy może już w ten czas na Hawaje sobie popłynę albo na Alaskę. Nie wiem, dzisiaj jeszcze nie wiem nic. To tylko jest spekulacja, że tak właśnie będzie. W najbliższym czasie nagram specjalny filmik dla osób, które by chciały być partnerami tego klubu i przedstawię właśnie plan wynagrodzeń, ponieważ ja muszę to sama tłumaczyć, bo jest po angielsku, a nie chcę, żeby to było tak przetłumaczone przez Google i niezrozumiałe, dlatego troszeczkę mi to schodzi, ale postaram się zrobić właśnie to jak najlepiej, żeby było jak najbardziej zrozumiałe dla wszystkich, którzy by byli zainteresowani tym klubem i chcieli właśnie chociaż raz spróbować w ten sposób zwiedzić sobie, zrobić sobie takie wakacje i zwiedzić więcej miast niż jedno w jednym takim rejsie i przeżyć coś innego, coś innego niż do tej pory przeżywali na takich wakacjach różnych. Czasem trzeba wszystkiego spróbować, żeby móc powiedzieć, gdzie było fajnie, jak było fajnie i mieć co wspominać ze znajomymi. Myślę, że na pewno by było. Także na dzień dzisiejszy Ci dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego mojego filmiku. Zasubskrybuj mój kanał, będziesz na bieżąco z tym programem i nie tylko. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym razie.